A jak go zamknąć i otworzyć? Normalnie przez apkę. A, bo to z wypożyczalni taki system, tak? Tak. Ale to co teraz? A to oni apkę muszą sobie zainstalować. Ale to co? No jak zamknąć apkę? Nie otwarty jest, ja go odpaliłem, wjechałem, ale bez kluczyka? No tak. Ale ty pójdziesz z apką, a samochód się zamknie, na przykład zablokuje. Nie no, przecież nie było mnie tutaj z tym telefonem, tak? No tak. Poza tym zresztą telefon mi się rozładował ten drewno. To pan wpisze oczywiście, że bez kluczyka, nie? Żeby nie było tego. Policja jakaś dudna, kurde, sprawa, wiesz, dotyczy pedofilii, a oni mówią, że jak pan złap, to pan łapa sobie składa za pedofilię i chyba tak zrobił. A miejsce zamieszkania? Przecież to głupota. Mogę iść na miejsce, ja mu mówię, mogę na jedynkę, dwójkę, trójkę. To gdzie przestępstwo jest popełnione? A no to, no tak, no to do Łodzi jeszcze bym musiał jechać. Aha, nie? To tutaj było kupić, okay. Aha, pan dał też czasami, zobaczcie. A może jeszcze pan chce zanotować moje dane, co? A ja mam już dane twoje. Ale pan nie powiedział, że RODO i... tylko zaraz, gdzie jest moje... Jest, ma ktoś ładowarkę, bo... A ja panu wysyłam zanotować. Prawo jazdy? Tak, zaraz, ale nie ta końcówka. A gdzie odbieramy samochód? Też na... tutaj? W sensie ten dostępny, tak? No tak, tak, to jest z tego adresu. Panie Kononowicz, tu są ogólnie dane osobowe i ja sobie mogę nie życzyć, żeby pan tutaj... A ja mam prawo. Nie, nie ma pan prawa. Mam prawo. Proszę, żeby pan się odsunął. Mam prawo. Krzysiek bez okularów i tak nie widzi. Tak. Nie widzę. No, widzi. Tak, tak. Panie Kononowicz, jeszcze raz panu mówię, że tu są dane osobowe, moje adresowe. No, ja sobie nie życzę, żeby pan się z nimi zapoznawał, proszę się odsunąć. To się chyba nagrywa się, proszę pana. Ale ja sobie życzę. No to proszę pana, żeby pan nie płakał potem, że pan się spotkał. Pan żeby nie płakał, pan. Ja rzadko płaczę. No, to pan popłaczesz. I zmienisz głoski. Ale błyska pan mi nie dawaj tylko. O, ale krzyż nadal. Bo już sprawa się toczy. No dobra, dobra, niech się toczy. Zobaczymy za babcia. Sędzia Sobicka, prawda? Co za... Babcia. No pan wymyślił, że ja babcię spuściłem z wózka inwalidzkiego. Ja nie wymyślał. Tak, ja pamiętam, tak. Dobrze, było, tak było. To pan przedstawi dowody na to, nie? Mariusz, przeczytaj wszystko drobnym drukiem. Nie no, tu mnie pan Kononowicz wyręcza. Krzysiek, może to podpisać? Można to podpisać? Ty, Klaudia dzwoni. A jak Wojtek stoi już? A gdzie major? W domu. Na podwórku jest. A czemu nie walczy o bombach? O co? O bombach. No, bo dzisiaj Boże Ciało jest. O bombach. Zawieszenie broni. Co jego sprawy, proszę się nie starać. A gdzie jego broń? No nie, no pan Krzysztof mawia trówkę przecież. Do dronów. Można? Nie, można? Proszę pana, pan zostawi pana w spokoju. Chodź pan. Dobra, podejdźmy do tego samochodu jeszcze. Okej, dobra. Dobry materiał. Rafał, chodź. No. Na pewno wszystko wzięliście do środka, tak? No. Trójkąt żeście schowali? Z powrotem trójkąt? Taki samochód to tyle co od starych lat? 120 zł za dobę. 120 zł dziennie. Tak. Dziennie, tak? Dziennie, no. 120 zł. Ty, no w sumie. Ale jak uszkodzisz, płacisz za wszystko chyba, wiesz? Nie wiem. Za godzinę łapę. Wiem, ale... No myślę też, że tak. No co, to ze sobą, no. Tylko na ten, na automaty. No. Nie, ten chyba nie jest na automaty. Nie, to nie... No. Tak, to manualne jest akurat. Manualne. Na sprzęgło. Jedynka, dwójka. Krzysiek chce się przejechać, mówi fajny samochód. A już, bardzo złoty dzień. Nie. Ja pana nigdzie nie zabieram się. Bo pan się... Chodź. Chodź. A tu? Tu chyba. Kurde, tak chyba nie zbiłeś. Laweta, tak, nagrywam. Laweta oddaj, jeżdżę. Chłopaki się dają. Mariusz się daje. Poczekamy na tam, kto będzie biegać. Co tam, Wojtek? Idź, idź do domu. Czego tutaj kręcić? Będzie świadkiem, ty. Nie, też patrzę. Ja nie potrzebuję jego świadka. Nie jesteś świadkiem? Ja nie potrzebuję. Właśnie. Chodź, Wojtek. Nie. Czy z nami kto wie, że samochód... Nie wychodź, Wojtek. Za bramę, nie wychodź. Nie, za bramę nie muszę wychodzić. Niech stanie tu i nie wyjdzie. No zaraz może się zamienię. No? Zamienię. No, wszędzie jako pokojowe. No, zobaczył, że się... O, a na palnym światło rozeruje, zobacz. Zobacz. Powie, że samochód. Zobacz. Nagrywa. No. A i ty nagrywaj. To ja cały czas nagrywam. No. To co, panie Kononowicz, po Bożemu, przy Bożym ciele się pogodzimy, czy nie? A samochód nagrywa. Chodź się pogódź, Mariusz. To się pogodzimy się, czy nie? Nie. Oj tam. A za 200 zł? Co? A masz? Masz? Ale to dlaczego pan się chce pogodzić za pieniądze? To wie pan. Masz? Bo to w ramach przeprosin. W ramach? Dobrze, na szacunek okazujesz, Mariusz. Tak? Ale przepraszam za to. Przepraszam bardzo, nie chciał się za wszystko. Za wszystko. Nie wypowiadał pan nigdy. Mariusz, może zdjąć maskę. Jak na dworze jesteś, nie ma maskę przecież. Bo wyglądasz jak potwór. Matce. Dziękuję za komplement. To nie komplement, tylko prawdę mówię. Bo już powiem tobie, Mariusz, że tak powiem, że już od... Kiedy to? Aż samochód się odzywa się. Czekaj. Słyszysz, pan trąbi na pana. No, tam o. Słuchaj. Żebyś pan uciekał do domu, trąbi samochód. Chłopaki, czekajcie, bo rozmawiają, no. Pogodzić się chcą. Od kiedy nie to przeszkadzajcie. Można... Rafał, od kiedy tu można chodzić bez masek? Nie pamiętam kiedy, od zeszłej soboty czy coś takiego? Już masek jako taką stoimy między sobą, już maski nie trzeba nakładać. No. Tylko trzeba do sklepu. Dobra, godźcie się chłopaki. Nie. Godzinę nagrywamy i w końcu się pogódźcie, no. Proszę pana. Ja pieniądze mam, ale dlaczego pan jest taki interesowny? Ja się pytam. Nie, to nie chodzi o pieniądze, to chodzi o, wiesz, gest szacunku. Proszę pana, ale ja na przykład w przeciwieństwie do tego, co ogólnie ludzie na przykład, jak się do pana zwracają, nazywają pana Szrekiem, nie Szrekiem, różne takie, wie pan, rzeczy, nie? No. Ja zawsze do pana zwracam się formą grzecznościową per pan. Proszę pana, był kiedyś spór o wypadek na przykład, tak, no to wszystko kulturalnie. Ja się z panem nigdy nie szarpałem, a pan mnie zaatakowałeś na przykład ostatnio. No, proszę pana. I w łypę mi pan dał i jeszcze chciał Rafałowi w łypę pan dać. Wszystko, no, proszę pana, chciałem dać, dlatego że Rafał przywiózł raz, ale Rafał się wytłumaczył i tak dalej. Ja przeprosiłem. Przepraszam bardzo, ale daj mi powiedzieć, ale Rafał przeprosił mnie, a ty nie. Proszę pana, jeżeli pan... Poczekajcie chłopaki, się godzą, no. Proszę pana, jeżeli pan się czuje urażony, to ja pana przepraszam. Ale jeżeli pan uzależnia... I 200 zł. Ale jeżeli pan uzależnia... Ale to najpierw przeproście się. Od korzyści majątkowej, jak pan uzależnia, to uważam, że pan po prostu sobie znalazł biznes. Nie, pan podobno ma takie fajne... Dobra, Rafał, chodź. Nie, poczekaj. Może coś on w końcu się przełamie i cię przeprosi. No. Nie. Proszę pana, więc tak jak mówię, jeżeli pan... Albo idziesz na rękę i przepraszasz. Daj mu się wypowiedzieć do końca, Krzysiek. Przepraszam. O, widzisz, powiedział. To wszystko? To ja ci chcę zadać na kamerze pytania. Tak. I odpowiedz tak szczerze. Przyłóż serce do ręki. Do serca. Dawaj, rękę na serce. Po serce muszę wyjąć. Dobra. Czekaj. No. Czekaj, czy z dobrej strony. Aż zatrąbiło. Po lewej stronie ma serce. Nie, tu, ten. Nie, dobrze. O, i znowu pan mnie. Dobrze. Patrz, stan, chodź tu, Rafał. Czekaj, to ja na krzyżę. Patrz. A czemu pan szatkę napała? Zaraz znowu sprawa. Bo ja chciałem pokazać, bo on Rafał powiedział, że źle. Dobrze. Ale mówię, dobrze. I chciałem pokazać dla Rafała, że... Panie Krzysztof, ja stanę też Gdzie serce moje? Pan okoniem się do domu. Gdzie serce jest? No. Po lewej, po lewej. Gdzie u mnie serce? Dobrze, dobrze. To on stoi, dobrze czy źle? Dobrze. Dobrze, to stańcie, ja tą wielkopomnę... Nie, ale pytam Rafał, dobrze stoi teraz czy nie? Dobrze. No to... Rękę przykładam gdzie? Gdzie mam przyłożyć rękę? Do serca. Serce z której strony jest? Z lewej. To on przykładał. Dobrze przykładał czy nie? Dobrze przykładał. Dobrze. Czekaj, bo gdzieś jechać musi, na zegarek już patrzeć. Niech przepraszam, no nagrywamy. Panie Kononowicz, ja panu powiedziałem, że... I tak, dawaj pieniążki. Nie, to najpierw przepraszam. Proszę najpierw przepraszać. Ja i chcę, chciałem zadać pytanie. A to już co mi powiedział. Że pana przepraszam, jeżeli przyłóż rękę na serce, i powie... Natomiast, proszę pana, nie wyrzeka się pan rzeczy, które po prostu... faktycznie miały miejsce. Były sytuacje, że pan wypowiadał takie słowa, że ma pan myśli samobójcze, że pan się otruje, powiesi i tak dalej. To nawet w internecie jest, proszę. Ale proszę pana, dawno było. No. Takie rzeczy, takie rzeczy to nie powinien puszczać w internet. Ale to nie ja puściłem. Ty. No to że powiedziałem o twojej babci świętej pamięci, to ci powiem, gdzie mieszkała babcia, jak chcesz wiedzieć. Na kamerę, ale nie chcę. Pana, to już widzowie znudzeni są chyba tą historią, a... Ale nie chcę mówić, bo będę znowu jechać po tobie i zajadę do łap jeszcze raz, nagram z kamerą, że cudza siostra, tam gdzie babcia mieszkała, a wiesz gdzie babcia mieszkała, że co ty wyrobiła z babcią? Tak powiem. Ej, dobra, to już się przeproście w końcu, bo to już się znowu kłócicie. No, mieliście się przeprosić, że się kłócicie. No. Ja panu mówię, że ja pana... Przepraszam, bo to... Za wszystko? Za wszystko. Za wszystko. Za pomówienie? Za wszystko. Za pomówienie. Pana, jeżeli pan się czuje pomówiony, jeżeli pan się czuje źle, mi na tym nie zależy, żeby panu było przykro z powodu mojego zachowania, więc pana przepraszam, tak? Dyplomatycznie, ujmując rzecz. Jaki ty dyplomata? Są jeszcze jakieś posłem? Jeszcze nie. A co myślisz? A pan jesteś prezydentem? Jeszcze nie. No właśnie. A to kto mnie nazwał prezydentem? Wy, wariaci. O, goście przyjechał. Nie, z Białostoku tu jechał. Dobra, panie Kononowicz, bo ja muszę uciekać, bo pedofil jest do złapania w Łodzi. Wysyła... Co wysyła? Maile? Zdjęcia. Zdjęcia jajek swoich. Masz pan jajka? Dla małej dziewczynek. Ja mam. Nie urwali jeszcze? Bo pan kiedyś zrobił film tam i zaglądał pan do spodu i mówił pan, że nie ma jajek. Nie. To... Wiesz co? Ale poważnie, aż pokażę panu. Aż ja zobaczę. O, cię zobaczę, pokaż. O, bel. O, tak się przyjechało. No niech jedzie. Niech jedzie. Tylko mnie, musisz do mnie telefon. O, Kononowicz nie ma jajek. No proszę bardzo, szanowni. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Od nowa. No. Nie ma. Pokaż. Zajrzał pan w spodnie. Pokaż. Ale patrz pan, ale zaraz. Tu dla mnie tu komputer. Nie ma. Nie ma. A co nie ma? Ja nie mówię, że jajek, tylko nie ma. Ale to na filmie widać, że czekaj. Widać? Ty nie potrafisz normalnie rozmawiać, tylko robisz. Ty masz poważny wiek. Co to za kanał, Mariusz? Zaraz, to nie to. No. Zagląda pan w spodnie. Zagląda pan sobie w spodnie na samym początku, proszę bardzo. O! Widzisz pan? I mówi pan, że nie ma jajek. To masz pan jajka, czy pan nie masz jajek? Opierdolili. O, no zobacz, no jest. Zagląda. M-r-mucha kanał się nazywa. M-r-mucha. Kononowicz nie ma jajek. To kto panu jajka upierniczył? Nie, to fikcja w ogóle jest wszystko. Jajek nie ma! Słuchajcie. Wiesz co? No, kurwa mnie przepraszam, a tu krzyczysz? Pierdalaj! Pierdalaj lepiej! Ale pan sam powiedział, że jajek nie ma! Kurwa, chytry jest jak pies! Pierdalaj lepiej! O, jak sam pan powiedziałeś, że jajek nie ma! Pierdalaj, bo zarobisz buta! To sam pan mówi, że jajek nie ma, a teraz pan się wypiera! I nie chcę tych 200 zł! Chodź, Rafał! To po co pan... Chodź! Widzisz? Tak się godzi. Mariusz, przepraszasz czy nie przepraszasz? Ja przepraszam, ale pan sam powiedział, że jajek nie ma. Mnie stąd. Mariusz, to przepraszaj, płaci i przyjedziesz za tydzień. Nie chcę. O, nie chcę. Byłby dostaniesz. Ale jajek pan nie chce, czy ja co? Powiedziałem, że byłby zaraz dostaniesz. Przepraszam bardzo. Co się tu dzieje? Bo była taka sytuacja, że pan Krzysiek... Idź. zajrzał do spodni i powiedział, że jajek nie ma. A teraz się wypiera i mówi, że ma jajka. Wiesz co? Chcesz, żeby policja druga już była? A ja już prosiłem, że pan... Chodź, Rafał. Że pan nie zostanie wzywa. Chodź. Ja nie chcę. Wszystkiego dobrego, Wojtek, życzę. Cześć. Chodź. Widzisz? Ciągnąłeś jego, żeby kurwa świętami nerwy poszarpać. Widzisz? A masz pan jajka czy nie? Patrz swoich jajec, wariacie, a nie moich. Czy u ciebie nie ujebali? Pilnuj kurwa swoich jajek. Czekaj, Krzysiek nagramy, czy... Krzysiek, czy odjeżdża samochodem? Co? Kto kieruje samochodem nagramy? Dawaj. Niech stoi kamera, zobaczymy, czy on odjedzie. Będzie... Chuj. Widzisz? No. Jaki chuj? Nie chciał, 200 zł już wyciągnął. Widzisz? No. Widzisz? On to by nagrodził 200 zł teraz, że ja biorę. Widzisz? Może o to chodziło, no? Tak! Widzisz? Ty, czekaj, oni się poprzysiadali chyba. Poprzysiadali się. Weź zapnij, ja tak nie chcę się wychylać. Widzisz, kto siedzi za kierownicą? Ciemne szyby. Jakieś drzwiami trzaskali przed chwilą, wiesz? No. Kurde. Podnieś, wyśmiej. Nie widać. Widzisz? Zaraz będzie widzieć. Jak cofnie, to nie będzie widzieć. Co? Jak cofnie, nie będzie widać. Nie, no to przodu jedzie. No przodu. No, Mariusz.